Witam wszystkich serdecznie w World of Tanks, patch oczywiście 8.4 i dzisiaj o modyfikacjach do tego patchu. Więc tak, na samym początku od razu powiem, każda modyfikacja będzie możliwa do ściągnięcia pojedynczo bądź w całej paczce razem. Więc tak, zaczynamy może od tego co widać. Tutaj macie podgląd na czołgi, tutaj na dole. Bardzo przydatna sprawa, jeżeli ktoś ma więcej niż 20 czołgów, 30 bądź jeszcze więcej i tak dalej. Możecie to sobie zostawić, możecie to zostawić sobie te standardowe, do koloru do wyboru. Ja sobie to tutaj zainstalowałem. To jest chyba jeden pliczek, tank, kolor, czy jakoś tak, już nie pamiętam jak to się nazywa, w resgui, flash. I tam można sobie go usunąć bądź zostawić. Tak, to by było jeżeli chodzi o to. Następna sprawa w garażu, widoczna to oczywiście dodatkowe statystyki odnośnie gracza. Dosyć fajna sprawa, bardzo fajna sprawa bym nawet powiedział. Także naprawdę można to sobie tutaj ładnie poglądać. Oczywiście to jest pierwsza faza tych modyfikacji, więc późniejsze, lepsze jakieś modyfikacje, które zdążę zebrać, oczywiście później umieszczę. Na razie ta musi Wam wystarczyć, chyba że chcecie sobie poszukać gdzieś indziej, do koloru, do wyboru, także nikogo nie zatrzymuję. Więc tak, pozostałe rzeczy, o których warto spojrzeć, będą w grze. Tak, no to może zaczynamy tym typkiem. I tak, oczywiście na pierwszy rzut oka XVM, przemodyfikowany przeze mnie, spolszczony na modyfikacji XVM-a, również zostały wprowadzone dzień, miesiąc, godzina, data przy ładowaniu się oraz u góry po lewej stronie oraz został załączony na minimapie, jak widzicie, nazwę czołgów, to też wszystko jest w XVM-ie. Oprócz tego kapowanie bazy, jak i obrażenia zadane po lewej stronie spolszczone. Z tego co jestem najbardziej też zadowolony, to z damage panelu. Jak widzicie, jest on po lewej stronie, pasek życia, co nas najbardziej interesuje na środku, to wymaga troszkę wprawy, przyzwyczajenia się, także musicie sobie troszkę to dograć, jeżeli chodzi o to. Ale co najważniejsze w tym damage panelu to jest to, że na środku pod tym paskiem HP pokazuje nam na przykład jaka część jest uszkodzona i jak długo się będzie naprawiać. Moim zdaniem to jest bardzo przydatna sprawa. Stoimy na gąskach, na środku polu. Nie wiemy, czy się naprawiać, czy nie. Czy mamy, jeżeli mamy naprawę na przykład na załodze, czy ona szybko się będzie naprawiać, jak szybko i jaka jest różnica. To naprawdę pomaga. Dodatkowo jeszcze powiedzieć sobie, jak szybko jesteśmy w stanie sobie się naprawić i jakie są tego efekty tych skilli na załodze, bądź dodatkowego modułu możącego kupić. Jak widzicie, oczywiście oko Saurona z dźwiękiem również należy do tej całej modyfikacji, jak i również ten celownik, moim zdaniem wyśmienity, pokazuje najważniejsze informacje potrzebne nam tutaj. No, widzicie, dostałem w gąsienicę. Zostało to pokazane tutaj na środku, na dole. Niestety tej gąski jak mi całkowicie nie ściągnął. Damage panel oczywiście, w której minucie dostałem damage, ile tego damage dostałem. No chyba tutaj dosyć szybko zginę, jestem w marnej pozycji, nikt mi tutaj nie pomoże. No niestety, no mniejsza z tym. Zająłem się więcej rozmową niż rozeznaniem sytuacji i graniem. Ale to nie o to chodziło. Dobra, oczywiście zoom mode na artylerii, jak i w normalnym trybie arcade jest oczywiście w tym patchu. Dziwne, bo co kręcę, kurczę, filmik z modyfikacjami, to zawsze padam jak, nie powiem brzydko, jak zjeb. Dobra, mniejsza z tym. Tak, co my tutaj widzimy? Oho, widzimy gracza z Wargamingu, z Sebitu. No, widzimy. W naszym teamie. Tak, modyfikacje dokładniejsze. Co tu jeszcze możemy zauważyć? Oczywiście tą minimapę możemy sobie zmniejszać bądź zwiększać plusem bądź minusem. Tak jak powiedziałem, ten damage panel. Usuwanie shadowa ze trybu snajperskiego
oraz poszerzanie, jakby to powiedzieć. No, widzimy dalej bez tam żadnych smug i tak dalej, i tak dalej. To też jest wszystko zawarte w tej modyfikacji. Co bym jeszcze zapomniał, to chyba dodam, ale myślę, że chyba takie najważniejsze informacje chyba zostały zawarte. Z czego najbardziej jestem zadowolony, to z tego XVM oraz z damage panelu. Są dosyć konkretne. Jeszcze można zastanowić się nad tymi ikonami tych czołgów, bo nie każdy może wiedzieć, jaki to jest czołg i tak dalej, ale to zostawiam już do waszego wyboru. Może później w następnym odcinku o modyfikacja do tego patcha wezmę to umieszczę. Myślę, że takie chyba najważniejsze informacje tutaj zostały zawarte. Co jeszcze zobaczę? Może w garażu, może mi coś umknęło. To chyba wszystko. Nie będę was zanudzał. W razie czego pytajcie się dokładniejsze wszystkie linki, tak jak powiedziałem, wszystko będę zamieszczał. Więc do usłyszenia, do zobaczenia wkrótce.